Przyniosłam trochę drewna. Skończyło się? Było zimno? Nie, Mario, było mi dobrze. Matko Juliano. Madre Giuliana. Tak, Elżbieto. Dana osoba mieszkała w celi, często usytuowanej przy kościele. Nie wiemy nawet, z jakiej rodziny pochodziła. Dane biograficzne prawie nie istnieją. Musisz odnaleźć siłę, aby być sama z sobą i z Bogiem. W tamtym czasie było wiele anachoretek. To było bardzo popularne powołanie. Pisała objawienia i przez kolejne 20 lat modliła się i medytowała. W tej samej wizji Trójca Święta napełniła moje serce wielką radością. I zrozumiałam, że takie musi być życie wieczne w niebie dla tych, którzy osiągają zbawienie. Wszystko będzie dobrze. Objawienia Juliany z Norwich.